Cześć, witajcie po raz kolejny w Robloxie. Dzisiaj chcę wam pokazać fajną alternatywę dla serwerów z symulacją polskiej komunikacji miejskiej. Taki serwer z małym rosyjskim miasteczkiem. Jest tu jedna linia tramwajowa, jedna linia autobusowa. Niestety jest dość mały wybór taboru, bo jest tylko jeden model autobusu i jeden model tramwaju. Ale oprócz tego mamy też fajną scenerię, czyli bloki z wielkiej płyty, dwupiętrowe, o dziwo, z windami. Niestety nie są to windy stare, klasyczne, radzieckie, ale można się przejechać. No to co? Ruszamy naszym lejazem na rosyjskich blachach. Niestety dźwięk silnika jest dość słabo wykonany tutaj. Pozostawia wiele do życzenia. Ale sam model autobusu nie jest jakoś tragicznie zrobiony, no i wnętrze też jest całkiem przystępne. Tu mamy jakieś magazyny po prawej stronie. Ostatnio zauważyłem, że pojawiło się sporo serwerów pod nazwą Urban Move. Wiem, że część z nich jest autentyczna, za zgodą Nidbana. Natomiast część to jakieś podejrzane serwery. I nie wiem, co o tym sądzić. Dawno w sumie nie nagrywałem nic z Urban Move i tak dalej. No, na razie stwierdziłem, że poszukam jakichś innych alternatyw, właśnie tak jak ta rosyjska mapka na przykład. No tylko, że one są bardzo... bardzo takie niszowe, nikt tu prawie nie gra. Jeśli macie jakieś propozycje na fajne serwery komunikacyjne, to możecie mi podać w komentarzach. Próbujemy sobie wjechać w zatoczkę. No... tak średnio mi to wyszło, ale dobra. Okej, teraz przejedziemy się tramwajem. A tramwaj tutaj to taki rosyjski KTM, coś w tym rodzaju. Oho, chyba nam się coś zbugowało, będziemy musieli go usunąć. Bo się wykoleił już na starcie. Musimy poczekać chwilkę i zrespić nowy. Okej, tak wygląda już prawidłowo zrespiony model naszego tramwaju. No bardzo fajnie, tak radziecko wygląda. Wnętrze bardzo fajnie się prezentuje. Wykładzina taka znana z naszych Konstali 105NA. Troszeczkę. Fajny układ siedzeń, ciekawy dosyć. No to wchodzimy do kabiny. Włączamy światła. Dzwonek znany chociażby z tramwajów, z e-transport. Niechcący zmieniłem kierunek jazdy. Przede mną jest ten gracz, jeszcze jeden. Mamy taki fajny widok z kabiny, w autobusie też jest taki widok z kabiny. Zapomniałem wam pokazać. Otwieramy drzwi. I zaraz zobaczycie, jaki tu jest fajny dzwonek. W sensie sygnał przed zamknięciem drzwi. Tak, słynny ikarusowski dzwonek. Nie tylko ikarusowski, bo on też był w Wielczach i w 105-kach w zasadzie niektórych też stosowany.
Zrobimy sobie rundkę do tamtej pętli i pokażę wam windę w dwupiętrowym bloku. No, Ziemek tutaj nas pozdrawia dzwonkiem. Nawet ładnie jest tak wykonana ta mapa. Całkiem tak fajnie jest to zrobione. No takie typowe rosyjskie miasteczko. Okej, mamy przystanek końcowy. Usuniemy ten tramwaj i przejdziemy się teraz do bloku. Przejechać się windą. Tylko z windą problem jest taki, że gdybyśmy wsiedli teraz na parterze, to byśmy się nią nie przejechali. Trzeba ją wysłać na drugie piętro. To jest Kone EcoDisk. Notabene w okratowanym szybie. Zobaczcie, jak to wygląda fajnie. Okay, wejdziemy sobie schodami na drugie piętro. No i taka oto windka. Natomiast gdybyśmy chcieli pojechać z parteru na drugie piętro, to zobaczcie, co się stanie wtedy. No właśnie, coś takiego. Dlatego nie chciałem jechać z parteru, tylko z drugiego piętra na parter. No natomiast ten okratowany szyb to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. No ta winda niekoniecznie Kone EcoDisk tutaj pasuje do tego okratowanego szybu. Ale i tak to jest na plus, że mamy tutaj zarówno autobusy, tramwaje, jak i też windy. No brakuje tylko kolei tak naprawdę, żeby dopełnić ten zestaw miłośniczy. Zrestartujemy się. Zresetujemy. Tak. No teraz wbiło troszeczkę więcej osób już. Jak chwilę pograłem. Okej, no to by było na tyle z tej skromnej mapki. Możecie sobie ją przetestować, jeśli chcecie. Jeśli macie jakieś propozycje, to piszcie w komentarzach. Propozycje na kolejne serwery z komunikacją miejską. Bo takie na takich bardzo chętnie sobie grywam. No a na ten moment to by było na tyle. Trzymajcie się, siemka. Do kolejnych filmów.